Wystawa jest opracowana w oparciu o materiały znajdujące się w naszym zasobie, właśnie głównie XIX-XX-wieczne. Wybrałyśmy jakby te miejsca, które są charakterystyczne dla Grudzic, które tutaj powstały dzięki właśnie działaniom mieszkańców. To szkoła, to straż pożarna, także nadleśnictwo, które tutaj działało, kościół, który został wybudowany, właśnie też te starania o tą budowę tego kościoła już były przed wojną prowadzone. To także ciekawe miejsca, które gdzieś tworzą mieszkańcy Grudzic. Też informacje o mniejszości polskiej, tak, która jakby tutaj działała w dwudziestoleciu międzywojennym i te jej działania są bardzo widoczne właśnie w naszych archiwaliach. Pojawiają się nazwiska właśnie tych osób, które tutaj żyły i mieszkały. Moja rodzina mieszka tutaj, dziada, pradziada. Mój dziadek był w latach przedwojennych sekretarzem Związku Polaków w Niemczech na tą dzielnicę i cała rodzina tą polskością tutaj żyła. Czasy były bardzo trudne, ale jakoś tak się integrowali, spotykali i o tą Polskę walczyli. Dzięki temu myślę, że możemy powiedzieć, że dzisiaj tutaj jest Polska. Rozumiem, że z przyjemnością pani dostarczyła te materiały archiwalne, bo jest tu jedno niezwykle ważne zdjęcie dla pani. Tak, to jest zdjęcie z lat 30. ze spotkania członków Związku Polaków w Niemczech. I analizując to zdjęcie, no teraz, kiedy jestem na emeryturze, mam więcej czasu, przyglądam się tym wszystkim pamiątkom rodzinnym, zauważyłam, że tu jest bardzo dużo członków mojej rodziny. Jest tu rodzeństwo mojej mamy, jest jej mama, także i dużo takich znajomych, których jeszcze gdzieś tam w pamięci noszę. Od dłuższego czasu archiwum przygotowuje również wystawy poświęcone poszczególnym dzielnicom miasta, dlatego że spotykają się one z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jednak mieszkańcy, nawet ci, którzy nie są związani historycznie z Opolem, są zainteresowani miejscem, gdzie mieszkają, jego historią, stąd zwracają się do archiwum, czy też odwiedzają nas, szukają dokumentów związanych z tym terytorium. No i dzięki zaangażowaniu archiwistów odkrywamy dla nich te dokumenty i prezentujemy na wystawach. Tutaj akurat widzimy wystawę, najczęściej pokazujemy to na płotach po to, ażeby każdy przechodzień mógł się przed tymi wystawami zatrzymać, przeczytać i po prostu zapoznać z historią tego miejsca, w którym mieszka. Te dzielnice, które wszystkie Opola fotografowałeś, na twoich oczach się zmieniały. Jakie masz te wspomnienia z Grudzicami? No, z Grudzicami bardzo różnorodne i ciekawe, choćby ze względu na Jurka Szczakiela, z którym się zapoznałem jeszcze w technikum, jak kończyłem technikum w 1974 roku. Jurek Szczakiel chodził do szkoły samochodowej wtedy, ale jak to wtedy rówieśnicy, uczniowie nawzajem się znali. No i to zostało na potem, także odwiedzaliśmy się wzajemnie, byłem u niego w domu, on bywał też u mnie i tutaj widzę właśnie, od razu cofam się do czasu, kiedy miałem 20 lat, jak robiłem pierwsze zdjęcia żużlowców, jest to takie zdjęcie grupowe pokazane, na którym Jurek Szczakiel był jeszcze juniorem wtedy. Nazwisko Szczakiel zawsze się będzie z dzielnicą Grudzice kojarzyło. Co kuzyn może opowiedzieć o słynnym Jurku z Grudzic, czyli popularnym Edzie? Jego matka i moja matka to były siostry, a z kolei ojcowie to byli bracia. No i tak się żeśmy się poznali, że ja tam czasu do niego chodziłem, byliśmy razem krowy pasili. Ja miałem swoją krowę, on miał swoje dwie krowy, żeśmy pochodzili tam na bo kiedyś to się pasło krowy. No, sportowiec to był, bo miał motor, sobie sam robił, jakieś tam różne części zbierał sobie tu po Grudzicach, zrobił sobie sam motor i podjeździł tym motorem po kamionce. Tam on najlepiej. Nawet ja czasem to aż po prostu nie mogę patrzeć na to, jak on tam po tych pionowych ścianach lata do góry, to myślałem, że cholera, może się zabije w końcu, no ale jakoś przeżył, miał taką odwagę, bo po prostu odważny był. To był odważny człowiek, to ryzykant taki. Nie? Dla przewodniczącego Rady Miasta to podwójna radość z racji tego, że pokazywanie dzielnic miasta jest niezwykle ważne dla mieszkańców, a dla pana chyba szczególnie jako własnej dzielnicy. Tak, faktycznie i cieszę się z tego tytułu, że Archiwum Państwowe podjęło taką tematykę, aby pokazywać te społeczności lokalne, tą tradycję, kulturę, historię tych społeczności. Jak się okazuje, one są bardzo ciekawe, nietuzinkowe, wielowątkowe. Przecież chociażby wspomnieć postać Jerzego Szczakiela, mistrza na żużlu, no to wspaniała postać. Historia miasta, nie tylko miasta, sportu żużlowego w całym kraju. Ona pokazuje też wiele różnych tradycji, które w dzielnicy funkcjonują, więc wielkie szczęście, wielka radość, że archiwum akurat podjęło taką tematykę i eksponuje te swoje wystawy. Ja bardzo zachęcam Państwa, ażeby wejść na stronę, ponieważ dzisiaj jest to popularne medium, myślę o internecie, i zapoznać się z tymi dzielnicami,
artykułami czy wystawami na temat dzielnic, które tam prezentujemy, a także osobną publikacją, która została już wydana, dotycząca właśnie dzielnic miasta Opola. Myślę, że wiele osób znajdzie tam ciekawe informacje, a też zachęci ich to może do przejrzenia właśnie własnych archiwów domowych i, tak jak wspomniałem, podzielenia się z nami tymi materiałami.